Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emi. Przed nami drugi odcinek z serii Emi ogląda. Tym razem chciałabym wypowiedzieć się na temat filmu pod tytułem Frank. Jest to film z 2014 roku. Należy do filmów niezależnych. Jest to dramat z elementami gorzkiego humoru. Głównym bohaterem jest... tak naprawdę trudno właśnie zadać sobie to pytanie. Kto jest głównym bohaterem? Czy Frank? Czy jednak nie on? Tak naprawdę powiedziałabym, że głównym bohaterem jest Jon. Grany przez aktora, który wcielił się również w postać Billa Wesleya w Harrym Potterze. Mimo, że jest on głównym bohaterem, to tak naprawdę... fabuła kręci się wokół tytułowego bohatera Franka. I on jest młodym muzykiem, który marzy o sławie. Marzy o tym, żeby należeć do zespołu, który jest podziwiany przez ludzi. Chce, żeby ludzie chodzili na jego koncerty, żeby interesowali się jego życiem. Przeglądali takie strony jak Twitter i żeby być po prostu sławnym, krótko mówiąc. Tworzy piosenki, muzykę, jednak nie jest w stanie zdobyć tej upragnionej sławy. Któregoś razu całkiem przypadkowo spotyka grupę ludzi, którzy należą do pewnego zespołu, tak naprawdę niezbyt znanego. No i okazuje się, że oni całkiem przypadkowo dowiadują się, że on również tworzy i zapraszają go do siebie. On przyjmuje zaproszenie i okazuje się, że zostaje już u nich na dłużej. Mówię u nich, ponieważ ten zespół jest dość... oryginalny, nawet powiedziałabym bardzo oryginalny. Do zespołu należy kilka osób, jednak najważniejszą osobą jest Frank. Cały zespół mieszka razem w wynajmowanym domu z dala od ludzi i on również tam z nimi zamieszkuje. Początek filmu jest dość lekki, chociaż bez wątpienia dziwny. Tak naprawdę dopiero później problemy zaczynają się zapętlać i no cóż, jak już tak powiem, że końcówka jest smutna i ciężka. Najpierw jest to taka próbka tego, jak wygląda ich życie. Na pewno bardzo oryginalnie. Cóż, nie każdy chciałby żyć w takiej komunie, powiedziałabym wspólnie, razem. Jednak ma to jakiś tam swój czar tak naprawdę, więc początek filmu ogląda się dość lekko. Mamy takie sceny, w których członkowie zespołu biegają wokół domu albo pływają w jeziorze, wspólnie ćwiczą. Frank decyduje się na różnego rodzaju treningi, dość oryginalne i niespotykane wśród muzyków, które jego zdaniem pomogą im się rozwinąć. Uważa, że to jest bardzo ważne, żeby być całkowicie sobą i tak bardzo szczerze i naturalnie wyrażać emocje, że to pomaga przy tworzeniu. Wymyśla różne eksperymenty, na przykład każe członkom zespołu przyczepić golarkę do patyka i golić się w ten sposób. Jednak, no cóż, kiedy jeden z nich pociął sobie twarz, okazuje się, że to nie jest wcale taki dobry pomysł. Są również gorzkie sceny, sporo gorzkich scen. Jeden z osób w tym zespole ma skłonności samobójcze. Kiedy spotykają się po raz pierwszy,
próbuje on utopić się i ratuje go policja. Później próbuje tego jeszcze raz. Pozostałe osoby w zespole chcą na siłę powstrzymać go, żeby tego nie zrobił, chociaż to nie jest bez wątpienia rozwiązanie problemu, tylko zatrzymanie go na chwilę. I niestety tak właśnie jest i okazuje się potem, że mężczyzna zdołał odebrać sobie życie. Tak naprawdę, nie licząc Franka, reszta zespołu nie do końca akceptuje Jona. Najbardziej nie zgadza się na to kobieta, która znajduje się w tym zespole o imieniu Klara, która z jakiegoś powodu bardzo nie lubi Jona i na każdym kroku pokazuje mu, że nie powinno go tu być, że powinien zniknąć, ponieważ nie pasuje do nich, obwinia go o różne rzeczy, kłócą się, wyzywają. Jak można się domyśleć, okazuje się, że kocha ona Franka i w taki sposób okazuje zazdrość. Kiedy Jon rozmawia z różnymi członkami zespołu, okazuje się, że wielu z nich, choć nie wszyscy, mieli w swoim życiu problemy psychiczne. Przez jakiś czas znajdowali się w szpitalu psychiatrycznym. Ale przejdźmy do Franka, który jest najważniejszy, no i bez wątpienia najciekawszy. Jeśli przyjrzeć się zdjęciom z tego filmu, okazuje się, że Frank przez prawie cały film ma na głowie, no właśnie, nie maskę, tylko taką sztuczną, dużą, drewnianą głowę z narysowaną twarzą. I ona bardzo to interesuje, chce za wszelką cenę dowiedzieć się, dlaczego on nosi tę maskę, jak wygląda naprawdę, czy kiedy się zdejmuje. Wypytuje inne osoby z zespołu, jednak dowiaduje się, że nikt, absolutnie nikt z nich nigdy nie widział go bez tej twarzy, bez tej maski, głowy sztucznej. Okazuje się, że on śpi w tej głowie, kąpie się, absolutnie wszystko w niej robi. Co ciekawe, pokazana jest scena, w której muszą pokazać swoje dokumenty policji. No i co się okazuje, że kiedy policjanci dostają jego dowód i no cóż, chcieliby porównać, czy to jest na pewno jego dowód, on mówi im, że ma zaświadczenie od psychologa, że nie musi zdejmować tej twarzy i o dziwo udaje się i faktycznie pozwalają mu na to. I on oprócz wypytywania próbuje różnych forteli, żeby dowiedzieć się, jak on wygląda. Wydaje mu się, że pod prysznicem pewnie nie będzie miał tej głowy, jednak okazuje się, że nadal ją ma. W filmie jest sporo muzyki, ponieważ, no cóż, jest to film o zespole. Jest wiele piosenek, które właśnie zespół wykonuje wspólnie. Tak naprawdę film oglądałam dwukrotnie. Ostatni raz dość niedawno i w głowie zostały mi dwie piosenki. Pierwsza z nich to Kiss Me Nefertiti, kiedy Frank śpiewa ją. No powiedzmy, że ja nie będę śpiewać, to nie jest dobry pomysł, jednak jeśli zechcecie, spróbujcie ją sobie znaleźć. Frank w tej piosence tak, no może nie fałszuje, ale śpiewa dość dziwnie, można powiedzieć głupio. Słowa są też bardzo dziwne, co też jest charakterystyczne dla piosenek, które stworzył. Naprawdę nie ma to zbyt wiele sensu. Najpierw śpiewa pocałuj mnie, wcześniej śpiewa, tak naprawdę wymienia różne przedmioty, które też jakoś ze sobą nie bardzo się łączą. Później śpiewa o zepsutym samochodzie. To wszystko razem nie bardzo ma sens. Myślę, że to miał być taki dość oryginalny element komiczny, kiedy
zespół poprosił Franka, żeby zaśpiewał im według niego swoją najlepszą piosenkę i on właśnie śpiewa tę. Okazuje się, że oni wcześniej jej nie słyszeli i mimo, że uwielbiają Franka i uważają, że jest bardzo zdolny, to jednak mimo tego ta piosenka im się nie podoba i są bardzo zdziwieni, o co w niej chodzi. Druga piosenka to I Love You All. Jest ona na samym końcu filmu. Pojawia się również w napisach końcowych i również zapadła mi w pamięć. Wciąż nucę ją sobie. Jest to dość gorzka piosenka, chociaż też bez wątpienia bardzo chaotyczna. Frank uważa, że piosenki można śpiewać absolutnie o wszystkim. I kiedy on mówi, że nie ma weny, zaczyna opowiadać, co widzi wokół siebie, jakie przedmioty, co czuje. I z tych właśnie wrażeń, słów tworzy piosenkę. Tak samo jest tutaj. W piosence opisuje, jak wygląda klub, w którym się znalazł, że nie pachnie tam ładnie, że ogólnie jest niezbyt miła atmosfera. Po czym nagle zmienia temat i zaczyna śpiewać, że kocham was. To na pewno jest dość oryginalny film. Na pewno nie jest łatwy w odbiorze. Tak naprawdę lubię go, ale mimo tego, że oglądałam go 2 razy, nie jestem w stanie do końca powiedzieć, o czym on jest i co tak naprawdę czuję, kiedy kończę go oglądać. Nadal go do końca nie rozgryzłam i myślę, że po prostu nie jest to możliwe. Są ludzie, którzy nie lubią takich filmów, tak wiem. Jednak ja lubię filmy, w których trzeba zastanowić się, kiedy nie jest wszystko podane na tacy, kiedy tak naprawdę, kiedy kończy się film, to on się wciąż nie kończy, tylko dopiero zaczyna, bo człowiek zastanawia się, o co chodziło, analizuje różne fragmenty, żeby zrozumieć i nawet po obejrzeniu wciąż czuje nastrój tego filmu i ten film na niego wpływa. I właśnie uważam, że Frank jest takim filmem, bez wątpienia. Później okazuje się, że Jon, pragnąc sławy, posuwa się do czegoś, czego jednak nie powinien był robić. Nie mówi nikomu z zespołu o swoich planach, po czym w internecie umieszcza informacje, zdjęcia, również filmy, fragmenty piosenek, które śpiewają i nie mówi, że to robi. Okazuje się, że zespół odniósł duży sukces, że ludzie są zainteresowani tym, co się dzieje, że interesuje ich to, jak naprawdę wygląda Frank, dlaczego nie pokazuje twarzy. Zdobywają sporą sławę, no i on udaje mu się przekonać resztę zespołu, żeby faktycznie wystąpili. Ponieważ mimo tego, że tworzą muzykę, Frankowi nigdy nie zależało na tym, żeby być sławnym. Nigdy nie zabiegał o jakieś koncerty, o sławę. No ale decyduje się na to. Reszta zespołu nie jest do końca przekonana, czy to jest dobry pomysł, no ale zgadzają się. No i niestety okazuje się, że to nie był dobry pomysł. Że Frank nie był na to gotów. Nie chcę zdradzać zakończenia, jednak w jakim stopniu muszę to zrobić, ponieważ tak naprawdę cały film jest dobry, jednak końcówka jest najważniejsza i bez niej film już nie byłby tak bardzo zapadający w pamięć. Otóż okazuje się, że Jon był zbyt zdenerwowany tym, że nie wyszedł mu koncert. Tym, że Frank po prostu psychicznie nie dał rady występować przed taką ogromną publicznością. No i on jest tak zły, że siłą próbuje zdjąć Frankowi sztuczną głowę, a on ucieka. Później spotykają się po jakimś czasie. Niestety to, co zrobił Jon, ma swoje złe konsekwencje. No cóż, krótko mówiąc, zespół się rozpada. Klara trafia do więzienia ze względu na to, jej nienawiść stała się zbyt duża, jej nienawiść wobec Jona, więc
Zrobiła coś, czego nie miała prawa zrobić i trafia do więzienia. Frank znika, nikt nie potrafi go znaleźć, reszta zespołu bez niego nie potrafi zrobić nic i obwiniają za to Jona. No cóż, niestety mają rację. On dopiero wtedy orientuje się, że nie miał prawa tego zrobić i chce odnaleźć Franka. Chce, no nie wiem, czy bardziej przeprosić, czy nadal jest ciekawy tego, jak on wygląda, nie wiem. Jednak w końcu mu się to udaje. No i okazuje się, że jego marzenie się spełniło i faktycznie udaje mu się zobaczyć Franka bez tej sztucznej głowy. To nie jest przyjemny widok. Okazuje się, że Frank przez to, że tak długo, przez cały czas nosił coś tak ciężkiego i twardego na głowie, ma blizny na czole, których no nie wiem, czy znikną kiedyś, czy też nie. Ma również fragmenty łysej czaszki, gdzie włosy nie były w stanie już dłużej rosnąć z powodu tego nacisku. Udaje mu się również porozmawiać z rodzicami Franka i okazuje się, że on już od dzieciństwa chciał w ten sposób uciekać przed ludźmi, ukrywać się przed nimi i że to ojciec stworzył mu tę sztuczną twarz, chociaż nie wiedział do końca, o co chodzi. Teraz rodzice się o to obwiniają. Okazuje się, że on już wcześniej miał zdolności artystyczne, jednak ten jego lęk przed ludźmi sprawia, że nie może się on rozwijać tak bardzo, jakby chciał. Tak naprawdę ten pomysł wydaje się być naprawdę interesujący. Jest wiele osób, które są nieśmiałe, wiem co to znaczy, którzy chcieliby zrobić coś, żeby inni na nich nie patrzyli. Jednak jakby tak się dłużej zastanowić, no i cóż, zobaczyć jakie to konsekwencje miał w filmie, okazuje się, że to jest zła rzecz, że co innego nieśmiałość, a co innego no już choroba psychiczna. Jednak nie wiadomo, czy to zaświadczenie od psychiatry, psychologa, nie pamiętam, pewnie psychiatry, o tym, że może chodzić w tej masce, było prawdziwe, czy też nie, jednak no, nikt nie chciał mu pomóc i wszystko, no cóż, rozpadło się. Zakończenie filmu jest w jakimś stopniu otwarte. Nie ma się pewności, co będzie dalej. Jest ono, jakby pojawia się iskierka nadziei, że może znowu coś się uda, że coś z tego wyjdzie. Mamy również dość miły element, ponieważ okazuje się, że on zrozumiał swój błąd i odchodzi. Nie wiadomo, co będzie z zespołem, czy uda się coś go z powrotem wskrzesić, czy uda im się dalej tworzyć. No i najważniejsze, nie wiadomo co z psychiką Franka. To jest niebanalny film, jednak porusza dość trudne tematy skrajnego strachu przed innymi ludźmi, olbrzymiej nieśmiałości, braku pewności siebie i tego, jak bardzo destrukcyjnie wpływa to na życie i jak wiele może zniszczyć tak naprawdę całe życie. I no cóż, tak naprawdę nie ma jakiegoś jasnego zakończenia, nie ma takiego morału. Każdy, kto obejrzał ten film, musi pomyśleć, co on zrozumiał z tego filmu i jakie wnioski wyciągnął. Mam nadzieję, że spodobało wam się to, co mówię i że zachęci was to do obejrzenia tego filmu, ponieważ nie jest on za bardzo popularny, więc może o nim nie słyszeliście. Tak naprawdę, kiedy przeglądałam gazetę, na zdjęciu zobaczyłam kogoś w takiej dziwnej głowie, sztucznej głowie. No i to mnie zachęciło do sięgnięcia po ten film, ponieważ wydawało się to dość oryginalne. Z reguły maski kojarzą mi się z horrorami, jednak to bez wątpienia nie jest horror i porusza dość rzadki temat, ale mimo wszystko
ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!